Kukła jest kryminałem, którego akcja rozgrywa się w Warszawie. Głównym bohaterem jest komisarz Adam Lorenz. Oczywiście jest zabójstwo, jest śledztwo, są tajemnice, ale tak naprawdę w kryminale można o wszystkim opowiedzieć. O miłości, o zdradzie, o różnych ważnych problemach. Akurat Pchła zwraca uwagę na to, że nic w życiu nie jest pewne. W ciągu jednej sekundy wszystko się może załamać i zniknąć jak pył na wietrze. Książka rozpoczyna się sceną z Powstania Warszawskiego. Jest to takie zbliżenie na konkretną rodzinę, która jest wyciągnięta ze swojego mieszkania i rozstrzelana. Matka patrzy na śmierć swoich dzieci, swojego męża. I przyznam, że gdy pisałam tę scenę, to siedziałam i płakałam, łzy mi drciały po twarzy. Czarna sobota, 5 sierpnia 1944 roku. W te dwa dni Niemcy zamordowali brutalnie 50 tysięcy ludzi. Potem jest szybki przeskok do współczesności, gdzie dokonuje się ta prawdziwa zbrodnia, która początkuje całą intrygę. Młoda dziewczyna w dniu swojego ślubu dostaje MMS-a, na którym widzi zdjęcie swojego narzeczonego. On jest martwy, jego koszula jest zalana krwią i wytknięta w kieszeń koszuli stara fotografia, która okazuje się kluczem do zrozumienia całej tej historii i do odkrycia tych bardzo starych tajemnic. Morderca ma swoją misję. Swoje zbrodnie tak inscenizuje, aby w bardzo jasny sposób nawiązać do konkretnych dramatów z II wojny światowej, głównie z Powstania Warszawskiego. Książka zaczęła się od takiej myśli, która zakiełkowała w mojej głowie. Co by było, gdyby nagle wszystko się zmieniło w moim życiu? Wiodę dość spokojne życie, mam męża, mam dzieci, mam psy, mam konie, wszystko jest takie spójne i poukładane i ładne i łatwe i gładkie. I co by było, gdyby nagle jakaś siła wyższa przyszła i mi to odebrała, tak jak wyrwałaby mojego męża, którego bym nigdy więcej miała nie zobaczyć, albo ktoś by mnie rozdzielił z moimi dziećmi. I ta myśl teraz, gdy o tym mówię, to jest dużo słów, ale ta myśl to było jak przebłysk błyskawicy. Kiedy przygotowywałam się do tego tematu, przeczytałam mnóstwo relacji, przeczytałam mnóstwo dokumentów. Jest to absolutnie rozrywające, poruszające. Zbierałam mnóstwo historii z tamtych czasów. Nie starałam się kierować statystykami, starałam się odszukiwać historię pojedynczego człowieka. Dramat jednej osoby jest często dużo bardziej sugestywny niż ogromne liczby. Dla mnie najważniejsza jest moja rodzina.